często ci się to zdarza? Że jesteś na przykład tak zapracowany, albo że jeździsz po Polsce, prowadzisz luksusowe imprezy w luksusowych hotelach, salach konferencyjnych, w luksusowym stroju, ale w pewnym momencie już cię... Oliwier Janiak mi kiedyś opowiadał w tajemnicy. To że, nie mówmy może nikomu. Także dlatego mówię, nie wynoście tego na zewnątrz, jasne, bardzo was proszę. Oliwier mi opowiedział straszną historię, a wiesz, Oliwier jest serio. Wchodzi, miał prowadzić bar, to był bal protetyka i dentysty. O, ekstra. Wchodzi i pomyślał, że sobie ułoży takie ładne zapowiedź i mówi, uśmiecham się do państwa tą częścią ciała, którą najlepiej znacie. A to byli proktolodzy. Nie, to był bal ginekologa, rozumiem. I oni na niego spojrzeli tak bardzo z dużym zdziwieniem. I on się spalił ze wstydu i mówił, że to był najgorszy, najdłuższy wieczór, jaki przeżył.